Witam Państwa bardzo serdecznie w Gorących Pytaniach na antenie telewizji w Polsce.pl. Maciej Wolny, zaczynamy, drodzy Państwo, zaczynamy nasze gorące pytania. Gorący temat przed nami, temat dotyczący Krajowego Planu Odbudowy, a właściwie projektu nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym. Czy ten projekt zostanie przyjęty, czy nie? O tym wszystkim porozmawiam z moimi Państwa gośćmi, którymi są profesor Lech Jaworski, Porozumienie. Panie profesorze, kłaniam się pięknie, dzień dobry. Witam panie redaktorze, witam państwa, dzień dobry panie pośle. I doktor Tomasz Latos, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Panie doktorze, panie pośle, kłaniam się pięknie również, dzień dobry. Również się kłaniam, pozdrawiam serdecznie zarówno pana redaktora, widzów i pana profesora. Dziękujemy pięknie i wzajemnie, panie pośle. Zaczynamy naszą rozmowę od pozdrowień, tak pozytywnie, ale temat na pewno poważny przed nami, temat skomplikowany i politycznie wywołujący sporo emocji, również w samym obozie Zjednoczonej Prawicy. Sejmowa Komisja Sprawiedliwości zarekomendowała w czwartek około godziny 1 w nocy nowelizację ustawy o Sądzie Najwyższym. Wcześniej komisja zaakceptowała szereg uwag redakcyjnych Biura Legislacyjnego oraz jedną poprawkę Prawa i Sprawiedliwości. Poprawki opozycji przekształcające główne z zapisów ustawy nie uzyskały większości. Pytanie do pana posła, do pana doktora, czy zaakceptowanie, tutaj przyjęcie przez Sejmową Komisję Sprawiedliwości tego projektu otwiera drogę do przyjęcia samej ustawy, do tej nowelizacji, jak pan to ze swojej perspektywy ocenia? Oczywiście nie znam szczegółów pracy w komisji, które trwały do właśnie godzin nocnych. Natomiast jestem pełen optymizmu i nadziei, że uda się wspólnie ponad podziałami politycznymi takie rozwiązanie dobre dla Polski i Polaków przyjąć. Wielokrotnie opozycja, przynajmniej część opozycji, deklarowała, że takiego poparcia nowelizacji ustawy udzieli, że takie głosowanie zabędzie i że w związku z tym ta większość powinna być to większość znacząca. Wydaje się, że wręcz na poziomie około 400 głosów, tak jak to było zresztą przy wniosku o odrzucenie tej ustawy w pierwszym czytaniu. Wtedy, przypomnę, tylko kilkudziesięciu posłów głosowało za tym wnioskiem. Pozostała część parlamentu była za dalszymi pracami. Wierzę, że tak będzie w dalszym ciągu. Oczywiście były zgłaszane różnego rodzaju poprawki. Oczywiście zawsze pozostaje do dyskusji, czy ktoś jest w pełni satysfakcjonowany. No siłą rzeczy, jak się ścierają różne opinie, to nigdy nie jest tak, że wszyscy są w pełni usatysfakcjonowani. No ale zobaczymy, co będzie w ciągu dalszych prac. Przypomnę, przed nami drugie czytanie, też możliwość oczywiście zgłaszania poprawek i dalszego procedowania, opiniowania tych poprawek i wreszcie głosowanie, czyli trzecie czytanie, kiedy będą również poprawki czy ewentualne wnioski mniejszości także głosowane. Zobaczymy, jaki będzie finalny kształt tej ustawy i ile posłów będzie finalnie za nią głosować. Jeżeli chodzi o rolę opozycji w tym wszystkim, no to wydaje się jednak, że opozycja zaczyna przychylnie patrzeć na projekt tej ustawy. No i co za tym idzie, odblokowanie środków z Krajowego Planu Odbudowy. Posłuchajmy oświadczenia przedstawicieli opozycji, którzy w ten oto sposób wypowiedzieli się właśnie o tym projekcie nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym. Podjęliśmy wspólną decyzję, że nie poprzemy żadnego wniosku o odrzucenie w pierwszym czytaniu, tylko będziemy pracować nad tą ustawą. Inaczej niż rządzący, oni zwlekają, odwlekli tą pracę przez miesiąc, nie przyjęli naszych ustaw, nie potrafią mieć wspólnego stanowiska. My mamy w tej sprawie wspólne stanowisko, dzisiaj odrzucimy, dzięki nam zostanie odrzucony wniosek o zakończenie tych prac, o odrzucenie ustawy w pierwszym czytaniu. No i rzeczywiście tutaj opozycja dotrzymała tego słowa. Do tego możemy dodać też wypowiedź Donalda Tuska, lidera Platformy Obywatelskiej, który mówi w ten sposób: ten spór zakończcie dziś i jutro opozycja umożliwi wam bez żadnego problemu przyjęcie tej niedoskonałej ustawy, ale jeśli ona może wystarczyć, jak pan premier Morawiecki twierdzi, to na pewno Platforma Obywatelska, Koalicja Obywatelska i, jak państwo słyszeli dosłownie pół godziny temu, cała opozycja na pewno nie będą temu przeszkadzać, tego blokować. Jeszcze raz apeluję, bądźcie poważni, tak mówi Donald Tusk. Natomiast zapytany o to,
jak Koalicja Obywatelska zagłosuje, jeśli poprawki opozycji zostaną odrzucone. Odparł, że dzisiaj jest za wcześnie, w jaki sposób ostatecznie kto jak będzie głosował w Sejmie, bo my nie wiemy, jak ten dokument naprawdę będzie wyglądał. Czyli z jednej strony takie zachęcenie, otwarcie, wyciągnięcie ręki, a z drugiej strony jeszcze szczypta niepewności. Jak pan profesor Lech Jaworski patrzy na całą sprawę, na rolę opozycji w tym wszystkim? Jaką przyszłość pan przewiduje dla projektu nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym? No myślę, że ja podobnie jak i pan poseł, nie różnimy się zdaniem co do istoty tej jakże istotnej kwestii. Te pieniądze są Polsce tak potrzebne, że nie może być ona przedmiotem rozważań i debaty stricte politycznej dotyczącej walki o mandaty wyborcze, bo tak była taka obawa, że może być w ten sposób potraktowana. Wszystko wskazuje na to, że tak nie będzie i że rzeczywiście tutaj przyjęcie tej ustawy nastąpi ponad podziałami, które zresztą, muszę to zaznaczyć, które to podziały są mniejsze pomiędzy opozycją a PiS-em niż podziały w łonie samej koalicji rządzącej. No tutaj ugrupowanie pana ministra Ziobry idzie w zaparte i wydaje się, że już zarysowują się pewne strategiczne kierunki działania właśnie pana ministra Ziobry i jego ugrupowania co do budowania swojej pozycji w wyborach. Nie jest to przedmiotem naszej dyskusji, ale samo w sobie jest niezmiernie interesujące. Ja też podzielam zdanie pana posła Kosiniaka-Kamysza, który deklarował, jak rozumiem, w imieniu wszystkich tam obecnych przedstawicieli opozycji, że nie będzie żadnego hamowania tego projektu na etapie pierwszego czytania. Poprawki zostały zgłoszone. Szereg z tych poprawek, ja nawet nie twierdzę, że wszystkie, ale szereg z tych poprawek moim zdaniem warte są tego, aby się nad nimi merytorycznie pochylić. Ta procedura ruszyła. No i na ten moment mogę powiedzieć, że się z tego cieszę. Cieszyć się powinien każdy Polak, który liczy na to, że w trudnej gospodarczo sytuacji, w jakiej znajduje się Polska, oczywiście też i Europa, ale my myślimy teraz w tej chwili przede wszystkim o naszym kraju. No, te pieniądze są potrzebne nawet za wysoką cenę, którą być może trzeba będzie w jakiś sposób zapłacić, ale no zawsze przepraszam, że użyję tego słowa, gdy robi się interesy, to trzeba wziąć pod uwagę pewne konieczności pewnych ustępstw i liczenia się z pewnymi kosztami, biorąc pod uwagę ostateczny efekt takiego działania. No ten efekt ostateczny, jeżeli Polska otrzyma te pieniądze, jest wart nawet daleko idących ustępstw. Zupełnie inaczej uważa Solidarna Polska i jej przedstawiciele, że te pieniądze nie są warte właśnie tych ustępstw, które są czynione wobec Komisji Europejskiej, tych oczekiwań Komisji Europejskiej i że nie są aż tak potrzebne, jak wydaje się panu premierowi Mateuszowi Morawieckiemu. To między innymi tego typu argumenty przedstawiał wczoraj w rozmowie ze mną wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski. Ale ja tutaj chcę dodać jeszcze jedną wypowiedź. Rzecznik rządu Piotr Müller na briefingu prasowym w Sejmie mówi w ten sposób: liczę na to, że pomimo wszystkich różnic politycznych ten cel, który jest bardzo istotny, czyli dodatkowe środki dla Polski z Krajowego Planu Odbudowy, nie będzie dzielił, a będzie łączył i że również głosy opozycji będą za tym projektem, bo dzisiaj ktoś, kto głosuje przeciwko temu projektowi, tak naprawdę blokuje środki z Krajowego Planu Odbudowy. No to wygląda na to, i tutaj zwracam się do pana posła, do pana doktora, że te środki z Krajowego Planu Odbudowy w tym momencie przynajmniej blokuje Solidarna Polska. Jak pan na to patrzy? Ja myślę, że to sprawa jest trochę bardziej skomplikowana, dlatego że gdyby się cofnąć w przeszłość, to musimy pamiętać wtedy o pewnym no, złym PR-ze, który no, przedstawiciele polskiej opozycji, a współrządzący w Brukseli no, wytworzyli wokół w ogóle całego tego problemu, nazwijmy to praworządności. Szereg rozwiązań. Tutaj część środowisk, również związanych z Solidarną Polską, ma rację, czy z panem prezydentem, że wiele rozwiązań, które w Polsce zostały zastosowane, są również obecne w porządku prawnym i prawie że identyczne, czy identyczne w wielu innych krajach Unii Europejskiej. Ale to zostawmy, bo to jest, gdyby oczywiście nie było tego typu dyskusji, to zapewne w ogóle nie byłoby blokowania tych środków.
ale jesteśmy na innym etapie. Ten etap teraz polega na tym, żeby przyjąć te rozwiązania, co do których wyraźnie zarysowała się pewna zdecydowana większość parlamentarna, aczkolwiek rzeczywiście nie oparta wyłącznie na wszystkich podmiotach, które tworzą koalicję Zjednoczonej Prawicy. I tutaj powiem szczerze, to będzie jedno z najciekawszych głosowań, odkąd jestem w parlamencie, a może w ogóle najciekawsza, jestem już piątą kadencję. Mianowicie w momencie głosowania poszczególnych poprawek, no i później oczywiście całości ustawy, te do różnych poprawek, do różnych poszczególnych głosowań mogą powstawać, oczywiście mówię w cudzysłowie, no bo nikt nie będzie robił przerwy, się nie będzie umawiał, mogą powstawać różnego rodzaju doraźne koalicje, tak? Czyli mogę sobie wyobrazić sytuację taką, że na przykład Solidarna Polska, która będzie głosować przeciw całej ustawie, będzie głosowała również z PiS-em przeciw niektórym poprawkom opozycji. Może tak być, choć tak nie musi być. Również opozycja może w poszczególnych poprawkach mieć także różne zdanie. Także w zasadzie co głosowanie nad poszczególnymi poprawkami to będzie ciekawie, no bo co do całości zakładam, że jakikolwiek kształt tej ustawy by nie był, to tutaj nikt się z tego nie wycofa, ani PiS, ani przedstawiciele cytowani przez pana redaktora z opozycji, którzy deklarują poparcie dla tej ustawy. Na pewno będzie ciekawie i cały czas czekamy, jak to wszystko się zakończy ostatecznie, jeżeli chodzi o projekt nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym. Ja tutaj chcę zapytać pana profesora, bo rozmawiamy o Solidarnej Polsce, ale w kontekście tego, że ewentualnie opozycja zaczyna sprzyjać temu projektowi, to wydaje się, że no mniejsze znaczenie ma też ten głos Solidarnej Polski. Powiedzmy, chociaż też takie wypowiedzi się pojawiają, że już nie pierwszy raz były te różnice w Zjednoczonej Prawicy i udało się to przetrwać, a wręcz Zjednoczona Prawica wyszła silniejsza. Ale czy nie bardziej znaczące będzie zdanie pana prezydenta Andrzeja Dudy, bo o nim tutaj zapomnieć nie możemy, to jego głos wydaje się być tym najważniejszym, czy też przekonanie pana prezydenta do projektu tej ustawy wydaje się być najważniejszym krokiem w tym momencie, jak pan profesor na to patrzy? Zacznę od tego, że ja rozumiem narrację pana posła, który stara się delikatnie potraktować w kontekście tego, co się dzieje, ugrupowanie koalicyjne i pana ministra Ziobro. No, pan minister Ziobro określił się wczoraj w swoim wystąpieniu. Było to wystąpienie moim zdaniem pod wieloma względami niedopuszczalne i trudno mówić o jakimkolwiek, jeżeli rząd polski i koalicja rządząca chce reprezentować takie stanowisko, jakie wyraził wczoraj minister Ziobro wobec bandytów z Niemiec, tak to ujmę, no to nie sądzę, żeby miał jakiekolwiek szanse na dogadanie się co do czegokolwiek w Unii Europejskiej. Ale ten temat zostawiam, odniosę się do tego, co pan powiedział, ale też w nawiązaniu do wypowiedzi pana posła. I tu się też z panem posłem zgadzam. To może być niezwykle, nie tylko co do tego głosowania, ale co do całej tej sytuacji, niezwykle, można użyć słowa ciekawa, ja użyję słowa kuriozalna sytuacja, w której w Sejmie projekt zostanie przyjęty głosami części koalicji rządzącej, przy sprzeciwie części koalicji rządzącej razem z opozycją. Następnie no, odzwierciedli się to oczywiście w głosowaniu w Senacie, to nie ulega wątpliwości. Potem pan prezydent zawetuje tę ustawę, a następnie część koalicji rządzącej razem z opozycją odrzuci weto prezydenta. No bo wystarczy tych głosów na odrzucenie weta prezydenta, co będzie oznaczało w tej sytuacji no straszny groch z kapustą, powiedzmy sobie szczerze, i wskazujący na to, że dobrze, że zbliżają się wybory, bo tu trzeba zrobić To rzeczywiście, panowie, to o czym pan profesor wskazuje, o czym pan profesor mówi, na co wskazuje, to rzeczywiście jest coś niezwykle ciekawego, jeśli taki scenariusz by się zrealizował. Byłoby też o czym mówić, ale czy będziemy o tym mówić, zobaczymy, czas nam pokaże. Teraz stawiamy przecinek, jeżeli chodzi o naszą rozmowę, a z kolejnym gorącym pytaniem i kolejnym tematem w tym samym składzie za chwilę ponownie będziemy z państwem.